Cześć moi drodzy, spotkaliśmy się tuż przed wylotem Janka Buchowicza do Stanów. No i właśnie Janek, siemanko, jak tam nastrój? Rewelacyjnie. Ja już żyję wylotem. Każdy, kto mnie zna, to wie, że latać nie lubię, więc to będzie taki dzień w plecy dla mnie, ale jak już wylądujemy, będzie fajnie. Dlaczego nie lubisz latać? Przecież ty tyle latasz, gdzieś podróżujesz i mówisz teraz, że nie lubisz latać? Ja lubię podróżować, w sensie być w różnych miejscach, ale nie lubię się tam dostawać. Nie lubię latać, bo nie sprawia mi to po prostu przyjemności, tak? Jesteś zamknięty w puszce, 8 godzin, tam 12, czy tam ile się leci, teraz będziemy lecieć 3 loty, więc wiesz, chyba 2,5 do Londynu, z Londynu do Chicago, nie wiem, z 8-9 i później jeszcze stamtąd do Albuquerque. Więc mało rozrywek, mało rzeczy do robienia. Po prostu, no nie lubię latać i tyle, ale lubię podróżować, w sensie lubię być w różnych miejscach na świecie. Ale to nie trzeba jak w drużynie A numerów. Na przykład jeszcze jak lecę na walkę, to jest lipa, nie? Ale jak już wracam z walki, to już mi się dużo przyjemniej leci. A nie trzeba jak w drużynie A z BA-em żadnych tam środków usypiających? Wiesz co, nie, no aż takie tragedii nie ma. Aż tak źle nie jest. Jest wtorek. Kiedy lecisz? Czwartek. O 12.40 mamy wylot. Kto jest w twoim teamie? Kto z tobą leci? No Joczu, trener Joczu, Złoty. No i taki mój kolega, przyjaciel zawsze na lata, Sebastian. Także standard ekipa. No i co, no na miejscu już mamy klub ogarnięty, wiesz, także będziemy mieć gdzie trenować, będziemy mieć co robić, także fajnie. A propos tego, co będziecie mieli do roboty, to zaraz pogadamy. A Dorota przylatuje na walkę, czy nie? Tak, przyleci, no ale to ona tak zaraz przed walką, na tam parę dni przed walką, no nie, także... Półtora tygodnia na pewno będziemy tylko sami, no i później tam reszta ekipy takiej, to zawsze leci ze mną, przyjaciół, doleci do nas, no już będą wspierać na miejscu. No Janek, właśnie się teraz wychyliłeś, że macie już tam zaplanowane co do roboty, no i proszę bardzo, Rio Rancho, w zasadzie aglomeracja Albuquerque. Co tam będzie takiego robić? W takim razie powiem ci, że googlowałem dzisiaj tą miejscowość, oglądałem 10 największych atrakcji do zobaczenia i widziałem jakiś tam kamień, jakieś coś. Co tam będziecie robić, Janku? Słuchaj, no oddamy się medytacji, będziemy, wiesz, jeździć na pustynię, obserwować gwiazdy. Nie wiem, kurwa, nie wiem, nie ma żadnego Nie no, furę wypożyczymy, no przez tydzień będziemy trenować, tak? Ten pierwszy tydzień to jeszcze będą dwa treningi dziennie, więc nie będzie zbyt dużo czasu. No na weekend, no to co, no to fura i gdzieś pojedziemy dalej, no wiesz, są górki ładne w okolicach, to że my lubimy łazić po górach, to nie jest tajemnica, więc na pewno jakieś góry zaliczymy, no zobaczymy na miejscu, no popytamy miejscowych, gdzie tu warto coś jechać zobaczyć, są tam jakieś parki w okolicy, no będziemy szukać się, wiesz, coś będziemy starać się robić, żeby te weekendy nie zamulać w hotelu, no. No wiesz, pod samym... No to są jakieś takie laboratoria tam, takie jeżdżące w kamperach po pustyni. Z jednego takiego serialu, nie wiem czy kojarzysz, Breaking Bad, no także to podobno w tamtych okolicach, kto wie, wiesz, może znajdziemy. Zamierzasz odwiedzić Jackson Wink, bo gdzieś tam niedaleko będzie tego Albuquerque i jest możliwość odwiedzenia tego gymu i może jakaś, nie wiem, prowokacja mała, czy coś jakiś ślad dla Johna Jonesa, jak to widzisz? So, chyba mnie nie wpuszczą, bo próbowałem i to czy w sumie nie wiem, czy to w końcu... nie, chyba pisaliśmy do nich. Wiem, że na pewno do Sirona tam chcieliśmy pojechać, to tam trener powiedział, że nie możemy, bo John Jones się obrazi, no nie? Chociaż tam nie trenuje, ale i tak się obrazi, jak tam przyjedziemy do niego, więc tam nie pojedziemy, więc jeżeli by się tam obraził, to na pewno w Albuquerque tym bardziej by się obraził, więc... w tym, no, Jackson Wink, więc... no nie. Chyba, że sobie tam, wiesz, beze mnie trenerzy pójdą zobaczyć, jak po prostu sam klub wygląda. No będziemy w UFC gymie trenować w Rio Rancho. Corey Anderson, Janek, no dużo osób, mam wrażenie, że troszeczkę lekceważy twojego przeciwnika. Uważa, że skoro przyszedłeś Rockholda i przyszedłeś Jacare, no to ten Corey jest jak najbardziej do zrobienia. No pierwszą walkę z tą wygrał, aczkolwiek pamiętam, rozmawialiśmy, że to był najgorszy czas w twoim życiu wtedy, jeśli chodzi o karierę. Teraz też wydaje się mocny, no znokautował Johnny Walkera w bardzo ładny sposób. Kilka słów na jego temat byś mógł powiedzieć, Janek. No ja go nie lekceważę, wiesz. Każdy inny go może, my go nie lekceważymy, tu cała ekipa, trenerzy, wiesz, podchodzimy do tego poważnie. Wiemy, że jest do przejścia, ale to nie, wiesz, jak każdy, no. Wiemy, widzieliśmy jego walki, wiemy jak walczy, wiemy gdzie szukać, na co się spodziewać. Ja też z nim walczyłem, pomimo, że ta walka była 5 lat temu, no to wiem czego się spodziewać i mówię, no
z jednej strony się cieszę, że znokautował tego Johnego Walkera, bo mam nadzieję, że podejmie tą walkę w stójce, tak? Ale znając życie, po pierwszych 3 minutach walki będzie już klejenie i próba obalek. Ale jesteśmy na to gotowi i zobaczymy, jak wyjdzie. No. Dla mnie najważniejsze będzie, wiesz, teraz jeszcze mam jeden sparring w środę i później już tylko, żeby się dobrze przestawić. Jak się dobrze przestawię, dobrze zaklimatyzuję, to no to się nie obawiam, że mnie odetnie tak jak w tej pierwszej walce z nim. No. Myślisz, że trudniej będzie utrzymać walkę na nogach niż w walce z Jacare, w walce z Corey'em Andersonem? Wiesz co, się okaże. Nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. No. Będę gotowy na to. No, na pewno będzie cięższy od ciocia cięższy. No, może nie cięższy, ale większy gabarytowo, wyższy. No zobaczymy. No. Mówię, jestem gotowy na te obalenia. Wydaje mi się, że ten aspekt poprawił mi to bardzo od paru walk, że naprawdę jest mi ciężko wywrócić. No, jeżeli mnie wywróci, to też... Też zacząłem wstawać bardzo dobrze z ziemi, więc jeżeli nawet walka przeniesie się na ziemię, to myślę, że nie będę leżał jak w naszej pierwszej walce i zbierał na łokcie na głowę, tylko po prostu będzie się coś działo. Będę wstawał, czy będę próbował też atakować z pleców po prostu. Nie będziesz sobie leżał jak w pierwszej walce zbierał łokcie, tylko sobie wstaniesz. Nie można tak było zrobić za pierwszym razem. Za pierwszym razem nie było, wiesz, nie było paliwa, żeby wstać. Także tu był ten problem. Teraz mówię, jak się dobrze przestawię, nic nie będzie, nic się nie popsuje po drodze, to... Jak będzie zdrowie, to będzie dobrze. Tydzień wcześniej walka John Jones kontra Dominic Reyes. Kto jest twoim faworytem? Jak myślisz, jaki będzie miała przebieg ta walka? Wydaje mi się, że będzie, wiesz, pełen dystans. Coś ala pierwsza walka Gustafsson z Jonesem. No i mam nadzieję, że Jones wygra tę walkę, bo u tej układance bardziej by mi to pasowało. Dlaczego? Bardziej by ci to pasowało? No bo jeżeli ja wygram z Koreem, a taki jest plan, to moja następna będzie najprawdopodobniej na opas. A jeżeli by on przegrał z Reyesem, no to zapewne zrobię od razu rewanż. No. I znowu ja bym musiał gdzieś sobie tam, wiesz, czekać, no nie? Już myślałem, że chcesz powiedzieć, że wolałbyś o ten pas walczyć z Jonesem niż z Reyesem. No to też. No słuchaj, no najważniejszy jest pas, tak? Ale też fajnie byłoby go odebrać temu niepokonanemu dominatorowi, wiesz... Jonesowi. Ale mówię, no to wszystko się może zdarzyć, jak będzie trzeba walczyć z kimś innym o pas, no to też się będę cieszył. No. Janek, czy masz takie jasne zapewnienie, że po wygraniu tej walki masz zapewnioną walkę o pas? Wiesz co, nic nie jest nigdy w 100% tak pewne. Powiedzmy w 90%. To dużo już chyba, jak na twoje wszystkie przeboje o... No najwięcej dotychczas, no. Zawsze jest to 10%, wiesz. Znaczy to mi się tak wydaje, że jest 90%, jak będzie, to się okaże. No ale nie, no ma być, no. Tomek Narkon często przyjeżdża tutaj, chyba nawet wczoraj był. Przygotowałeś się troszeczkę z nim pod walkę właśnie z Corey'em Andersonem? No tak, był i wcześniej, potem tam był u siebie. Teraz przyjechał od poniedziałku, już razem robimy, będzie jeszcze, właśnie jeszcze dzisiaj, jutro zrobimy razem, także no jak jest, to sobie pomagamy zawsze, także fajnie. Tomek też, wiesz, i gabarytowo podobnie, i wiesz, że wiesz, symuluje, stara się gdzieś tam, wiesz, udawać Corey'a, także fajnie. Była USADA? Odwiedzała cię USADA przed tą walką? Była, z 2 tygodnie temu. No i tyle, no była, sikłem i pojechali. Myślę, że nic nie będzie, nie będzie niespodzianek. Był też John Gooden i ekipa z UFC. Kiedy możemy się spodziewać tego materiału, który nakręcali m.in. tutaj w WCA, kiedy on się ukaże? Masz jakieś informacje na ten temat? Mi się wydaje, że to będzie już w tym tygodniu przed walką, gdzieś tam, jak wiesz, jak już zaczną gdzieś tam bardziej się skupiać na... No w tym Fight Weeku, no bo wiadomo, że teraz się skupiają na innych eventach i to się... Ale nie wiem, no nie pytałem, kiedy to zaczną puszczać. Wiem, że dużo z tego, co jest, to jest zaraz to ten moment przed walką, jak wychodzę do oktagonu, żeby tam puścić te ostatnie słowa, to co mówiliśmy, no nie? Mówił coś ciekawego, John Gooden był pod wrażeniem klubu, bo wiem, że rozmawialiście na ten temat. Tak, podobał mu się, mówił, że fajny, że... No, ogólnie, że fajny, że dużo właśnie, że jest czym oddychać, że tak powiedziałem. No bo u nas klub jest czym oddychać, jest duża przestrzeń, że wszystko na jednym miejscu, także podobał mu się klub. W zeszły piątek była ceremonia Heraklesów, wręczenia Heraklesów. Zgarnąłeś 3. Tylko. Tylko. Jak skomentujesz taki wybryk, Janku? No co, wiesz, mojego urosło. Bardzo wysoko. Nie no, cieszę się, bardzo się cieszę, że zostałem doceniony za ten rok. Pomimo, że zaczął się nie najlepiej, to skończył się dobrze.
No fajnie, no cieszę się, jest to motywacja do tego, żeby utrzymać ten poziom i teraz dalej, no. Nie brakowało ci już trochę pomysłów na przemowę, jak wychodziłeś tam 3 razy z rzędu? Mi zawsze brakuje pomysłu na przemowę, bo ja nigdy nie wiem, co powiedzieć mądrego w takich sytuacjach, także... Także zawsze mi brakuje jakichś, wiesz, przemyślanych, inteligentnych wypowiedzi. A miałeś taką myśl, a propos przemyśleń, w momencie, w którym miałeś te 3 statuetki w ręku, że kurde, to był naprawdę dobry rok, ten poprzedni? Był dobry, ale nie bardzo dobry w moim odczuciu, wiesz, sportowym, tak? No byłby bardzo dobry, gdyby walka z Thiago zakończyła się inaczej. No i gdyby może też ten walka z Jacare potoczyła się troszeczkę bardziej efektownie, nie tak usypiająco, to też by było lepiej, no ale wynik wynikiem, to jest najważniejsze. Może czas na poprawę w tym roku, Janek, co? No słuchaj, no zaraz będzie okazja się poprawić, żeby zacząć rok lepiej. Ale wiesz, żeby też go skończyć bardzo dobrze. Jest szansa, że ten rok będzie najważniejszy. Masz już jakieś plany na to, co się będzie działo po walce? Jakieś wyjazdy, urlop, czy z powrotem wracasz na salę? Jak to będzie wyglądało? Nie, no zaraz po walce lecimy na tydzień do Nowego Jorku, więc tam będziemy się odpoczywać, cieszyć, świętować, bądź smucić, płakać. Nie. Świętować. No a potem zobaczymy, no jak to tam się, wiesz, jakie będą propozycje dalej. No na razie chcę zrobić dobrą walkę, chcę wygrać walkę, chcę się zrewanżować Korejowi, a co będzie później, to się okaże. No ale na pewno ten tydzień w Nowym Jorku spędzimy. Na samo zakończenie, Janek, mam dosłownie 2 pytanka od wspierających i patronów, bo wrzuciłem je w środku nocy i tylko ci najbardziej czujni dali radę zadać te pytania. Wrzucasz w środku nocy, ludzie w środku nocy śpią, a nie czytają jakieś pytania od ciebie. Ale patrz, 2 czekało, żeby zadać pytania Jankowi, w nocy nie spało, więc doceń to zamiast, wiesz. Cześć. Ja to doceniam bardzo, tylko jakby słabi mnie twoja, wiesz, jakby podejście do tego, że wrzucasz to drugie w nocy. Pewnie nie chciało ci zadawać tych pytań i specjalnie to zrobiłeś. No masz mnie, Janek, no. Cześć, Janie. Super, że zdobyłeś Heraklesy w 2019. Dużo zdrowia dla ciebie, 0 kontuzji i pokaż swoją polską siłę w nadchodzącej walce. Pytanie jest, czy Korej zaczepia cię? Jakiś trosztok? Przede wszystkim dziękuję bardzo za życzenia, wzajemnie, najlepszego. Wiesz co, przestał. Jakby w momencie dogrania tej walki przestał, a tak to przez te całe 5 lat co chwileczkę gdzieś tam jakaś szpila była wbijana w różnych to momentach, tak? A teraz jakoś ucichł. Zobaczymy, może jeszcze, wiesz, eksploduje coś w tygodniu przed walką. A cieszysz się po tych 5 latach, tych szpileczek, że w końcu jest opcja rewanżu? Cieszę się, bo to tak jak mówiłem już w innych wywiadach, że to jest jeden z tych rewanży, na którym mi zależy. No i fajnie, cieszę się, że go dostałem. Na samo zakończenie, Janek, pytanie to może nie, ale 2020 rok to twój rok, Janku, i czas spełnić marzenia, które są tak blisko. Wszyscy trzymają kciuki. 2020 po pas, a 2020 ślub z panią Dorotą. Dzięki, że mi zaplanowaliście już życie, bardzo się cieszę i ja, wiesz, ja jestem za... Mogę się pod tym podpisać, oby tak było, dziękuję bardzo. Dzięki, Janek, za poświęcony czas na wywiad. Byłoby miło, jakby tak wyszło wszystko. I dziękuję. To już? No już, 2 pytanka tylko mówię, no co jeszcze chciałbyś więcej? Polsat czeka, stary. No właśnie, idę do Polsatu. Dziękuję. Dzięki.